Magiczna siódemka, tom trzeci, wydawnictwa Egmont. Jest to komiks pełen magii, czarów, niezwykłych istot, zdecydowanie fantastyczny, którym bohaterami są nastolatkowie posiadający niezwykłe moce. Sześciu magów musi odnaleźć siódmego. Ma bowiem pojawić się bestia. Ale jak do tego doszło? Pojawia się tutaj ojciec Leona, który opowie mu pokrótce historię tego, co się kiedyś wydarzyło. Jak mag podzielił swoją moc na siedem części i rozdał ją pomiędzy siedmiu uczniów. Każdy z tych uczniów osobno pomagał śmiertelnikom, ale zjednoczyli się w obliczu zagrożenia. Tuż po walce niestety ich moce zniknęły, ale po wielu wiekach te moce miały zostać przekazane z pokolenia na pokolenie kolejnym uczniom, którzy mieli się znów zjednoczyć w obliczu nadchodzącego zagrożenia. Bo bestia ma powrócić w tym samym czasie, w którym uaktywnią się moce młodych magów. Nie mają zbyt wiele czasu, by odnaleźć siódmego, którego muszą odnaleźć, jeśli chcą stawić czoło bestii. Jest to seria, w której czytamy poniekąd o codziennych perypetiach tych młodych magów, ale również właśnie o tym, co ich czeka i o próbach odnalezienia kolejnego z nich. Jest to bardzo przygodowa seria z fantastycznymi ilustracjami, bardzo porywająca i każdy, kto lubi historię w magicznym klimacie, myślę, że miło spędzi czas z magiczną siódemką. Więcej o komiksie na blogu, w opisie do filmu jest link.